pani. Przyjrzyjmy się jej uważnie. Chyba mi kogoś przypomina. To Aniela Róża Godecka, patronka naszego przedszkola. Za chwilę dowiecie się o niej czegoś więcej. Dawno temu dwoje ludzi, Natalia i Jan, przyrzekło sobie przed Bogiem miłość. Po kilku latach cieszyli się trójką wesołych dzieci, Anielką, Zosią i Stasią. Kiedy Anielka miała 5 lat, mama zachorowała i poszła do nieba. Mamą Anielki została Maryja. Szkolu wielkie!
Ciekawe, czy anielka umiała grać na drewienkach. A może na bębenku? Jedynym przedmiotem, z którym anielka miała trudność, była muzyka. Jednak z miłości do taty, by go rozweselić, solidnie ćwiczyła i nauczyła grać się na pianinie. Aniela ukończyła szkołę jako najlepsza uczennica i otrzymała srebrny medal. Co najbardziej lubicie robić w przedszkolu? Ja najbardziej lubię budować z klocków. Ja najbardziej lubię się bawić z pasylkami. A ja lubię malować. To tak samo jak ja. Może coś wspólnie pomalujemy? Tak. Obrazku. Pracuje jako nauczycielka. Thank you.
Aniela miała różnych uczniów. Niektóre sprawiały jej wiele kłopotów. Jednak zawsze ich kochała i modliła się, aby wyrosli na dobrych ludzi. Zuziu! Opowiedz, co jeszcze robiła pani Aniela. Opowiedz. To bardzo ciekawa historia. Pewnego dnia pani Aniela spotkała się z kapucynem, ojcem Konradem, który poprosił ją o zajęcie się dziewczętami pracującymi w fabrykach. Po długiej modlitwie zdecydowała się zgodzić prośbą ojca Honorata. Dołączyło się wiele kobiet,
które kochały Boga i bliźniego i miały w sercu wielkie pragnienie niesienia światła i radości tam, gdzie panował smutek. Aniela została matką małego zgromadzenia sióstr Niepokalanego Serca Maryi, sióstr honoratek. Taka jest historia Anieli Róży Godeckiej, która została patronką naszego przedszkola, przedszkola sióstr honoratek. Zapraszamy wszystkich absolwentów naszego przedszkola, aby tutaj przyszli po scenę. Dziękuję dzieciom za przybliżenie nam historii powstania zgromadzenia i życia Sługi Bożej, Anieli Róży Godeckiej, patronki naszego przedszkola. Dziękuję paniom i siostrom za opracowanie scenariusza i przygotowanie stroju, dekoracji i dzieci. Pani Agnieszce Polak, pani Agnieszce Marcin. Pani Agnieszce Marcinkowskiej-Nowak. Siostrze Goretti. Siostrze Rozali. Pani Dorocie za opracowanie muzyczne. Pragnę jeszcze podziękować księdzu Pawłowi, dyrektorowi Centrum Służby Rodzinie, za udostępnienie nam tej sali.
Widzę, że zbliża się siostra Ruth, więc przekazuję mikrofon siostrze Ruth, wikarii generalnej. Chciałam przeczytać kilka słów, które napisała nasza matka. Była przeszkodzona, nie mogła tu przybyć, ale całym sercem jest z Państwem, z siostrami, z dziećmi. Dlatego pozwolę przeczytać. Siostra Ewelina Danuta Jędą, dyrektor przedszkola sióstr honoratek imienia Sługi Bożej Anieli Róży Godeckiej. Łódź, ulica Lokatorska 12. Trzeba urabiać dzieci, uczyć je myśleć poważnie o życiu i przygotować do życia przez wierne wypełnianie obowiązków stanu, a przede wszystkim obowiązków względem Boga, względem swego najbliższego otoczenia, względem ojczyzny. Powyższe słowa matki Anieli Róży Godeckiej, patronki tego przedszkola, chociaż wypowiedziane w minionym wieku, nie straciły niczego na aktualności. Dziś świętujemy jubileusz 25-lecia reaktywacji działalności przedszkola, które nosi imię tej, która jest nie tylko założycielką zgromadzenia, ale i tego wspaniałego dzieła. Przetrwało ono wiele trudnych dni historii, a pomimo powstania i upadania różnych systemów, dzieło trwa i rozwija się. W imieniu Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi wyrażam ogromną wdzięczność tym, którzy przez ten czas 25 lat troszczyli się o rozwój placówki. Przedszkole bowiem to przede wszystkim ludzie, którzy je tworzą i przez lata budują swym talentem, zaangażowaniem, profesjonalizmem i twórczym trudem. Życzę siostrze dyrektor Ewelinie Danucie i Wam, kochani wychowawcy i wszyscy pracownicy tej placówki, aby podjęte dzieło tak wychowawcze, jak i kształtowania umysłów dzieci sprawiało Wam wiele satysfakcji, by praca tutaj była nieustannym źródłem inspiracji, stała się prawdziwym spełnieniem i dawała siłę motywacji. Rodzicom dziękuję za zaufanie, zaangażowanie i współpracę w tworzeniu ciągle na nowo tego dzieła. Przedszkolakom życzę radości i przyjemności w aktywnym poznawaniu świata, poszukiwaniu i rozwijaniu talentów i zdolności. Łączę wyrazy szacunku i pamięć w modlitwie przyłożona generalna matka Judyta Kowalska.